trzeci odcinek Sztos TV, ja jestem Trackmeister i za chwilę moim gościem będzie Sebastian Kotwica, a jesteśmy w Szkole Walki Drwala. Tak, wszyscy chwalą ten twój sportowy tryb życia i to Sebastian to, potrafi tamto. A ja kiedyś się widziałem, jak jadłeś batonika czekoladowego i popijał go kolą. Często zdarza ci się taki odskocznia od zdrowotności? Tak, tak, zwłaszcza na weekendzie jest taki dzień, gdzie mogę sobie pozwolić na jakiegoś fastfooda, czy fastfooda, no, mam na myśli pizzę, a i właśnie słodycze, to też jestem właśnie takim zwolennikiem, że na weekendzie jak najbardziej mogę sobie pozwolić na te słodycze. Profesjonalnie rozruszać metabolizm. Tak, jak najbardziej, to sobie pozwolić na weekend. No a zdradź trochę jakichś takich tajników MMA, a jak właśnie z tym metabolizmem, rozruszanie metabolizmu i z tą odskocznią wygląda po walce? Zdarza się? To trzeba zrobić trzeba przerwę, bo musi być regeneracja po walce, bo do walki... Ja mówię o innej regeneracji. O degeneracji. No dobra, po wygranej walce można sobie poświętować. 2-3 dni, a później trzeba wracać na matę, zrobić sobie jakieś worki wolne i ewentualnie wtedy wracać sobie na matę i ten... Słyszałem, że kiedyś tak świętowałeś właśnie, że zostałeś w Krakowie, mieszkasz. Z Kraśnika wyjechałem do Krakowa na imprezę i tak to... Właśnie dlaczego Kraków? Nie lubisz Lublina? Nie, no tutaj miałem możliwość prowadzenia zajęć, rozwijania się. U siebie został w Lublinie, w Kraśniku, musiałem dojeżdżać do Lublina 50 km, tam robić treningi, tam też nie ma za mocnego składu, u siebie w Kraśniku nie miał z kim trenować, że mógłbym startować, ale mój poziom dalej by mniejszy, a startować i wystawać łeb, no to też nie ma sensu. Jak coś robić, to na 100% tylko po to, żeby móc się rozwijać, no ale stan, że mogę jeszcze prowadzić tu zajęcia i z tego żyję, to jest dużo. Dostosowałeś się do MMA? Tak, tylko do tego. Do tego zastosowany cały tryb życia, oprócz tych batoników weekendowych. Okej, to może teraz zrobimy taką małą krótkę i zobaczycie, jak ten człowiek tym razem sam lata, jak się rozgrzewa i właśnie, jak to się nazywa ta twoja kalistenika. Co to jest? Są to treningi z własnym ciężarem ciała, wykonujemy je na macie, jak mamy do dyspozycji drążki, robimy drążka. Są to bardzo dobre treningi, dużo kalorii na nich spalamy, nie pompujemy się, robimy cardio, kondycję, także bardzo, bardzo dobre treningi, coraz większe zainteresowanie nimi, także jest to. Okej, no to sprawdźcie teraz kilka sztuczek. Taki jest twój plan na życie, na MMA, aby wejść w kogoś, obalić i ubić łokciami w parterze? No, trzeba swoje atuty, swoje siły wykorzystywać, także to póki się będzie udawało, to będę tak robił. Udało mi się tak 2 walki skończyć, także teraz mam nadzieję, że też tak będzie. Będą łokcie w parterze, także myślę, że jeśli w przyszłości będzie w organizacjach to użycie tych łokci, to myślę, że też będzie to skończenie przed czasem użyciem łokcia. Lubisz krew rywala na macie? Lubię, tak. Właśnie jestem tak zwany smak krwi, jak już się poczuje krew, no to ta adrenalina jest, także te łokcie działają. Dobra, powiedz mi, to jak w klubie trenujesz łokci? Ilu masz chętnych sparring partnerów na wymianę? Niestety nie znajdują się partnerzy właśnie do trenowania tych łokci, nie ma za bardzo jak. No właśnie teraz będziemy trenować z ochraniaczami na łokcie, żeby też nie powstrzymywać ruchu tego łokcia przed twarzą, żeby już lekko uderzać, zaznaczać. No tak to jedynie trenuję sobie na treningu, to jest taki partner, który nigdy nie ma nic przeciwko i zawsze można go tam z tego łokcia pouderzać. Wywodzisz się z zapasów, łokcie to znowu całkiem odmienna kategoria. Jaką długą drogę musiałeś ty osobiście wykonać, żeby się przestawić z tej pozycji zapaśniczej, z nawyków do MMA, gdzie wiadomo tutaj już wszystkie płaszczyzny chodzą, do tego są uderzenia? No tak, trochę czasu potrzebowałem na to przestawienie. No, te nawyki były najgorszym momentem przestawienia się, bo wiadomo, z tych zapasów się lądowało na brzuchu, nie dało się położyć na opadki, tutaj jest odwrotnie, jak się położysz na brzuchu, to oddasz plecy, jest duszenie i jest koniec walki, także ten nawyk taki wprowadzenia tego, żeby się kłaść jednak na plecach, a nie na brzuchu, no to był takim najtrudniejszym elementem, który musiałem zmienić właśnie tutaj przy zapasach. Wiesz, zauważyłem, że walczysz z odwrotnej pozycji, nie za bogato trochę, nie za dużo tego? No właśnie to też się z tego wywodzi, że właśnie z tych zapasów. W zapasach się stosowało praktycznie prawą nogę do przodu, też tak trenowałem, później zacząłem trenować stójkę, robiłem technikę w lewej prawej strony, ale jeśli z prawej strony ta technika, chociaż jej nie robiłem, lepiej mi wychodziła, bo lepsza była praca na nogach, także robię sobie na to na dwie strony. Oczywiście to na razie nie będzie dawało takich dużych rezultatów, ale myślę, że w przyszłości, jeśli ogarnę to na dwie strony, tutaj wszystko jest pod okiem trenerów, Alberta i tak dalej. Myślę, że jak to w przyszłości zaprocentuję, że robię na dwie strony, będę mógł zaskoczyć Rybala, przepraszam, i jakoś go właśnie w ten sposób zaskoczyć. Okej, no to zobaczcie, jak to wygląda w praktyce, jak ludzie latają obalani przez Sebastiana. Sebastian właśnie miał nam pokazać kilka swoich ulubionych technik MMA, ale zdecydował, że te techniki pokaże na mnie, także pa! To już na tyle, pa pa! Z lataniem jest taki problem, że kiedyś trzeba spaść. Teraz zrobimy akcję, którą w przyszłości mam w planach, żeby zrobić na walce MMA. Obserwowałem twój trening i takie pytanie, czy zmęczenie to jest tylko kwestia stanu umysłu, czy naprawdę możesz się zmęczyć? Mogę. No. Są takie momenty, gdzie jestem naprawdę zmęczony i już naprawdę się słabo czuję, ale wtedy potrzebuję minutę na regenerację i po minucie, czy nawet po 40 sekundach jestem dalej gotów do pracy. Tak właśnie pracuję nad regeneracją swojego oddechu w trakcie i swojego ciała w trakcie przerwy, żeby to trwało jak najkrócej. Właśnie jak tu wracasz w ciągu minuty do tego progu, gdzie już się czujesz lepiej, że już tam nie miga ci światło przed obrazem. A do ilu jednostek treningowych dziennie jesteś w stanie przystąpić tak, żeby to było na dobrym poziomie? Dziennie 2, no i wiadomo, ta środa jest wolna, żeby sobie też odpocząć, wiadomo, że gdzieś tam dochodzą też jakieś baseny, sauny i tak dalej, ale te 2 jednostki treningowe to muszą być zrobione. Dodatkowo jak teraz będę miał właśnie przygotowanie do walki, to dorzucam jeszcze rozróbkę właśnie z rana a propos tego metabolizmu, żeby już z rana podwyższyć ten metabolizm, żeby to wiadomo, że będzie powoli z czasem spadał, ale jeśli rano się zrobi rozruch, to od razu człowiek inaczej funkcjonuje, także polecam też, warto sobie samemu nawet zrobić, czy przed pracą, czy coś takiego, pobiegać sobie 10 minut, porozciągać się, czy sobie poskakać, także dobre nastawienie daje na cały dzień. No właśnie liczyłem, że może powiesz, że chociaż biegać nie potrafisz, nie chcesz, nie lubisz. Bieganie nie jest moją najmocniejszą stroną. Jest coś, co nie jest mocne. Tak, bieganie jest najgorszym treningiem, jaki może być. Mogę robić siłę, mogę robić sparingi, mogę robić technikę i tak dalej. Natomiast bieganie jest dla mnie największą karą, ale no... Siatkówka. Też za wysoki jestem do siatkówki, to też nie chcę. Okej. Pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiamy wszystkich. To oni mają nas pozdrawiać. Nie, my pozdrawiamy wszystkich. Oni może też nas pozdrowią. Oczywiście dziękuję wszystkim swoim sponsorom, na których Explorate, tutaj Sport Pro i drukarnia Lonex. Pozdrawiam wszystkich moich fanów, jeśli są, wszystkich klubowiczów i wszystkich zachęcam do mocnego trenowania. I gdzie macie przyjść? Na zapasy do kotwicy albo na kalisteniki. Dziękuję jeszcze ekipie nagrywającej za współpracę. Okej. Pa!